Witam Państwa bardzo serdecznie po dłuższej przerwie na kanale Panarion. Wracam do nagrywania i wracam do materiału, który miałem już gotowy od kilku miesięcy właściwie, ale jakoś nie zabrałem się za nagrywanie. Jest to temat, który bardzo mnie interesuje i mam nadzieję, że Państwa również. Jest to w ogóle prawdopodobnie część z większej serii, jaką będę chciał nagrać na temat tego zagadnienia. Mianowicie o katolickim kreacjonizmie, mówiąc tak najogólniej, a dzisiaj konkretnie kwestią ewolucji człowieka. Czyli ponownie wracamy do tej kwestii, czy ciało Adama powstało wprost z prochu ziemi. Ja nagrałem już o tym odcinek, gdzie zajmowałem się wyznaniem wiary Pelagiusza I, gdzie ex cathedra jest to deklarowane, że właśnie Adam był wzięty wprost z ziemi, a nie miał jakichś rodziców, nie był produktem, że tak powiem, jakiejś ewolucji. I w tamtym odcinku wspominałem, że odszukałem również wiele cytatów ojców Kościoła, które potwierdzają tą tezę, natomiast zwróciłem się od razu do najwyższego autorytetu, autorytetu papieskiego. Wydawało się to najskuteczniejsze jako argument, natomiast miałem zebrane te wszystkie cytaty, więc tutaj dla Państwa skompilowałem je. 10 ojców Kościoła będziemy tutaj czytać i chciałem też zauważyć, jak bardzo samo Pismo Święte naucza tej doktryny, że ciało Adama zostało stworzone wprost z ziemi, z gruntu, a nie z jakiejś materii ożywionej, czy broń Boże, że jest to jakieś ciało małpoluda, w które była tchniona dusza. W każdym razie na początku właśnie zajmiemy się kilkoma stanowiskami, które są w tym sporze, powiedzmy. Po pierwsze, chciałem też wyjaśnić sam termin kreacjonizm, a jest to po prostu pogląd, że Bóg stworzył świat i rzeczy w nim i że każdy katolik jest jakimś kreacjonistą. Można być kreacjonistą starej ziemi, młodej ziemi, ale w jakieś specjalne stworzenie świata i szczególnie w stworzeniu człowieka to są dogmaty wiary. Nie można wątpić, że Bóg w jakiś specjalny, cudowny sposób stworzył właśnie świat i człowieka. Natomiast ta pozycja, którą dzisiaj się będziemy specyficznie zajmować, jest to transformizm. Transformizm, czyli tak najogólniej ewolucjonizm aplikowany do samej jednostki ludzkiej, do samego Adama. Czyli transformizm byłby poglądem, że w jakiś sposób coś poprzednio istniejącego transformowało się w Adama. I wewnątrz tego stanowiska jest kilka pomniejszych, prawda, tutaj niuansów. Mianowicie mamy całkowity naturalny transformizm. To jest pogląd, że zarówno ciało, jak i dusza Adama powstały w wyniku naturalnego procesu ze zwierzęcia. Czyli to neguje nawet ten fakt tchnięcia duszy w Adama, tylko to jest taki, powiedzmy, właśnie ewolucjonistyczny koncept, że same nasze procesy świadomości, to co my nazywamy teraz duszą, jest produktem właśnie procesów ewolucyjnych i że Bóg nie miał w tym żadnej specjalnej roli. I to jest herezja, to jest zaprzeczenie dogmatowi o specjalnym, bezpośrednim stworzeniu człowieka. Natomiast mamy też częściowy naturalny transformizm, że tylko ciało Adama powstało w wyniku naturalnego procesu ze zwierzęcia, co jest co najmniej błędem w teologii, ale najprawdopodobniej herezją, jeśli uznamy ten dekret Pelagiusza I, jego wyznanie wiary, a do tej pory nie spotkałem się z żadnym argumentem, że to nie jest dekret ex cathedra i że jakoś nie obowiązuje współczesnych katolików. Także według mnie nie można tej tezy utrzymywać w dobrej wierze i piszę, że na pewno jest to co najmniej błąd w teologii, gdyż neguje sam akt stwarzania ciała Adama, a stworzenie, słowo stworzenie jest czymś bardzo specyficznym w teologii. To nie jest po prostu coś takiego, że Bóg może się posłużyć dowolnymi drugorzędnymi przyczynami, jak na przykład procesami naturalnymi albo aniołami, co było dużym punktem dyskusji w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Czy Bóg mógł stwarzać świat poprzez pośrednictwo aniołów? Teologowie doszli do wniosku, ojcowie Kościoła, że nie mógł, że kiedy jest napisane w piśmie, że Bóg coś stwarza, że mówi coś i coś się pojawia czy dzieje, to jest to bezpośredni akt, że Bóg jest całkowitą przyczyną tego, a nie wykorzystuje jakieś drugorzędne przyczyny. No i dalej mamy specjalny transformizm, że ciało Adama powstało w wyniku jakiegoś cudownego aktu ze zwierzęcia, albo można powiedzieć z uprzednio istniejącej materii organicznej. I teraz tak, tutaj rozróżnienie. Albo przez płodzenie, i to jest prawdopodobnie herezja, jeśli właśnie zważyć na wyznanie wiary Pelagiusza. I to byłaby jakaś taka teoria, że owszem, Adam miał rodziców małpoludów, ale w jakiś sposób, czy to w łonie, czy to już po narodzeniu, jego prawda, ciało zostało cudownie przetransformowane w ciało przypominające bardziej ludzkie. I to umożliwiło, żeby zamieszkała w nim ludzka rozumna dusza, która jest, prawda, formą ciała. Ale mamy też drugą opcję, że
ciało to powstało bez płodzenia, co jest tezą mało prawdopodobną, ale możliwą. Tutaj zważam szczególnie na encyklikę Humani Generis, która otwiera dyskusję na ten temat, czy ciało Adama mogło powstać z poprzednio istniejącej materii organicznej. Ale samo to, że ta dyskusja jest otwarta, nie znaczy, że Kościół w jakikolwiek sposób się skłania do tejże teorii, a szczególnie nie znaczy, że to musiało być poprzez proces ewolucyjny, że człowiek powstał ze zwierzęcia, tylko mogła być jakieś szczątki, czy jakaś inna materia organiczna, która została w mgnieniu oka przetransformowana, złożona w ciało Adama. Co jest właśnie, tak jak mówię, możliwe, nie jest to wykluczone, nie jest to potępione, ale w świetle całego natłoku dowodów patrystycznych, teologicznych, strafności i tak dalej, jest to teza dużo mniej prawdopodobna. Bo tezą najbardziej prawdopodobną jest cudowne stworzenie z materii nieorganicznej. To jest właśnie teza najprawdopodobniejsza teologicznie, albo też dogmat, jeśli by interpretować w ten sposób wyznanie wiary Pelagiusza I oraz konsensus ojców w tym temacie, ale powiedziałbym, że zarówno to cudowne stworzenie, jak i specjalny transformizm bez płodzenia są pozycjami ortodoksyjnymi. Natomiast jeśli ktoś z Państwa ma bardzo wielki sentyment do odkryć współczesnej nauki, jeśli chodzi o ewolucję człowieka, powstanie człowieka, to, że mamy wspólnych przodków z żyjącymi dzisiaj małpami i tak dalej, to jest też pewien sposób, żeby ocalić to przekonanie, tą teorię naukową, nawet zachowując ortodoksję i wierność tradycji. O tym powiem na końcu. Oczywiście to jest pewien zmodyfikowany obraz rzeczy, który nikt de facto w erze starożytnej nie wyznawał, ani przez właściwie cały okres trwania Kościoła nie wyznawał tej teorii, ale mieści się ona w tych granicach narzuconych przez te dekrety Pelagiusza i konsensusu ojców, więc jeśli to Państwa ciekawi, to proszę zaczekać do końca i tą teorię przedstawię. W każdym razie przejdziemy teraz do fragmentów z Pisma Świętego, które mówi o powstaniu Adama z ziemi wielokrotnie i najczęściej mówi to w taki sposób po prostu rzucony, bez zbytniego wytłumaczenia. Aczkolwiek jest to słowo muł, ziemia, proch, otwarte na jakąś interpretację niedosłowną. Przynajmniej nic z kontekstu nie wymusza za bardzo tej interpretacji, że to dosłownie chodzi o ziemię. Co chciałem tutaj zaznaczyć, bo mam też drugi slajd, gdzie kontekst właśnie wymusza tę interpretację. Ale najpierw zajmijmy się tymi cytatami, bo jest ich napęczki w Piśmie Świętym. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Tyś stworzył Adama z mułu ziemi i dałeś mu pomoc Hewę. I ja jestem człowiekiem śmiertelnym, podobnym do wszystkich, potomkiem prarodzica powstałego z ziemi. Wszyscy ludzie są z mułu i z ziemi Adam został stworzony. Biada temu, kto spiera się ze swoim stwórcą, dzbanowi z pomiędzy dzbanów glinianych. Czyż glina powie temu, co ją kształtuje, co robisz? A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. No więc owszem, można tutaj naciągnąć ten tekst, że autor miał na myśli jakąś metaforę, nie mówi dosłownie, ale właśnie zwróćmy uwagę na ten drugi zestaw cytatów. I tutaj zaznaczę, że kiedy tylko pada słowo ziemia, proch, glina czy muł, to ci ewolucjoniści, czy no, liberalni katolicy by chcieli, żeby intencją autora tego tekstu było przekazanie przez to słowo jakieś ciało właśnie małpoluda, w które była tchnięta ta ludzka dusza. I zobaczmy, jak niedorzeczna jest ta interpretacja. Najpierw tutaj z Księgi Rodzaju. Przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie. Dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cierni i osed będzie Ci ona rodziła. A przecież pokarmem Twym są płody roli. W pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. No i tutaj według mnie nie ma za bardzo pola do jakiejś kreatywnej interpretacji, bo trzeba by postulować, że natchniony autor w pewnym momencie pisania tego samego zdania użył najpierw ziemi w sposób metaforyczny, a potem w sensie dosłownym, albo vice versa, kiedy ewidentnie tutaj obiektem tego zdania, to o czym pisze, to jest ta sama rzecz, ta sama ziemia, z tej, z której byłeś wzięty, do tej powrócisz, tą, z której byłeś wzięty, będziesz uprawiał. Więc nie da się uprawiać ciała małpoluda, jak nie muszę tutaj chyba Państwu zaznaczać, ale kontynuujmy. Wspomnij, żeś ulepił mnie z gliny i chcesz obrócić mnie w proch? O ileż bardziej w tych, którzy mieszkają w domach glinianych, których podstawa jest w prochu, łatwiej ich zgnieść niż mola. Ten fragment wygląda dosyć inaczej i bardzo różnie w różnych przekładach Pisma Świętego. Ten wydawał mi się najbliższy
oryginału, kiedy sprawdzałem Biblię interlinearną. W każdym razie łatwo jest to przeoczyć, ale tutaj jest bardzo taka istotna gra słów, że tak jak kruche są te domy, które sobie budujemy i też no, w księdze Hioba są te domy przewalane jakimiś podmuchami wiatru na samym początku i te same domy, w których, które są właśnie tak nietrwałe, żyjemy my, którzy sami jesteśmy zrobieni właśnie z nietrwałego materiału, z tej dosłownej gliny był wzięty Adam, dlatego jest ta konotacja z tymi domami i tak samo jak one jesteśmy śmiertelni, nasze życie jest krótkie i łatwo jest nas zgnieść tak jak mola. I ponownie ta analogia, czy poetyckie porównanie jest niedorzeczne, niezrozumiałe, jeśli nie jest człowiek faktycznie stworzony z dosłownego prochu czy gliny. Dalej mamy, Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci oraz pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek z nieba. Jak i ów ziemski, tacy i ziemscy. Jak i ten niebieski, tacy i niebiescy. Także tak jak mówię, tutaj wydaje mi się, że autorzy Pisma Świętego ewidentnie nawiązują do dosłownej gliny i ziemi, z której Adam miałby być stworzony i nie da się tutaj wczytać naszych współczesnych koncepcji jakby retroaktywnie do tego tekstu, żeby to oznaczyło właśnie jakieś ciało małpoluda. W każdym razie przejdźmy już teraz do cytatów z ojców Kościoła. Tak jak mówiłem, zebrałem 10 ojców, aczkolwiek tych tekstów można by zakumulować dużo więcej. Tutaj po prostu tyle chciałem czasu w to włożyć, że znalazłem 10. I to nie będą same takie cytaty, gdzie ojcowie mówią, że Adam został stworzony z ziemi. To by było zbyt trywialne. Do jakiegokolwiek ojca Kościoła się nie sięgnie, to jest ponownie napęczki tych cytatów, które mówią to wprost, że Adam był stworzony z ziemi. Chciałem wybrać takie cytaty, które wskazują na 3 rzeczy, że Adam i Ewa nie mieli rodziców, więc nie można zinterpretować to jakoś ewolucyjnie, że zostali stworzeni z ziemi. Po drugie, że ojcowie traktowali to jako prawdę wiary, że Adam i Ewa są stworzeni właśnie przez Boga bez żadnych rodziców. I po trzecie, że stanowczo był to jakiś cudowny akt, a nie dzieło jakichś procesów naturalnych, które Bóg wykorzystał do stworzenia tego ciała i też to, że ciało Adama i jego dusza były stworzone równocześnie. Więc z tych kategorii są cytaty, które mnie najbardziej interesowały, które tutaj przedstawiam. Po pierwsze mamy świętego Klemensa Aleksandryjskiego, który stwierdza, jakim pożytkiem dla Adama była jego szlachetność. Nie miał żadnego śmiertelnika za ojca, lecz on sam był ojcem rodzącej się ludzkości. Dalej mamy świętego Ireneusza z Lyonu. Tak jak protoplasta Adam otrzymał swoją substancję z niezaoranej i dziewiczej ziemi, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i był stworzony ręką Boga, to jest przez Słowo Boga, gdyż wszystko przez Niego zostało stworzone. Tak i On, który jest Słowem, będąc odkupieniem Adama, słusznie narodził się, zbierając Adama w sobie z Maryi, która była dziewicą. Jeśli więc pierwszy Adam miałby człowieka za ojca i narodził się z ludzkiego nasienia, byłoby rozsądne sądzić, że i drugi Adam został spłodzony przez Józefa. Ale skoro ten pierwszy był wzięty z prochu i miał Boga za stwórcę, jest konieczne, aby i ten drugi, będący odkupieniem, był uformowany przez Boga, dla analogii z pierwszym wedle swego pochodzenia. Tutaj zauważmy, że to nie są tylko opinie tych ojców Kościoła, tylko oni przedstawiają argumenty typologiczne, argumenty teologiczne i pięknie ta prawda o stworzeniu Adama z ziemi harmonizuje z całą resztą Pisma. Ponownie tutaj byłby niedorzeczny ten argument, gdyby ziemia znaczyła jakieś tam ciało małpoluda, prawda? Dalej mamy świętego Grzegorza z Nyssy. Pierwszy człowiek oraz ludzie zrodzeni zeń otrzymywali swój byt w odmienny sposób. Ci drudzy przez kopulację, ten pierwszy poprzez ulepienie przez samego Chrystusa. To, co rozumuje i jest śmiertelne i jest zdolne do myśli i wiedzy, jest zwane człowiekiem. Jednakowo w przypadku Adama i Abla. Oraz to imię i natura nie zmienia się ani przez fakt, że Abel przyszedł na ten świat przez spłodzenie, ani przez fakt, że Adam przyszedł bez spłodzenia. Dalej mamy ponownie świętego Grzegorza. Inni przeciwnie, zwracając uwagę na kolejność stwarzania człowieka, jak podał ją Mojżesz, mówią, że dusza była druga względem ciała w czasowej kolejności, ponieważ Bóg najpierw wziął proch z ziemi i uformował człowieka, potem ożywił twór, tak powstały, za pomocą swego oddechu. I tym argumentem dowodzą, że ciało jest szlachetniejsze niż dusza, jako to, co było uformowane wcześniej nad tym, co jest później weń tchnione. Nie mamy w naszej doktrynie wymyślać sobie człowieka jako glinianej figurki i mówić, że dusza powstała ze względu na coś takiego, ponieważ z pewnością wtedy intelektualna natura okazałaby się mniej cenną niż ta gliniana figurka.
lecz człowiek jest jednością, bytem złożonym z duszy i ciała. Dlatego mamy uważać, że był jednością od początku, w obu częściach, tak, że nie poprzedzałby sam samego siebie, ani nie byłby sobie następnym, jeśli by jego cielesny element miał być pierwszy w czasie, a drugi dodany później. Ponieważ tak jak nasza natura jest dwojaka od poczęcia, wedle nauczania apostołów, złożona z widzialnego i niewidzialnego człowieka, jeśli by jedno przyszło najpierw, a drugie później, moc tego, kto nas stworzył, okazałaby się w pewien sposób niedoskonała, jako niezdolna do wykonania całej pracy naraz, lecz rozdzielająca ją i zajmująca się każdą z połówek osobno. I to był bardzo powszechny koncept w erze patrystycznej, że właśnie trafność wymaga i argumenty teologiczne wymagają, żeby Adam był stworzony natychmiastowo, zarówno w duszy, jak i w ciele, co oczywiście dyskredytuje jakiekolwiek przesłanki, że jego ciało miałby powstawać przez proces ewolucyjny, przez miliardy lat, właśnie jako końcowy produkt jakichś naturalnych procesów, czy nawet procesów sterowanych przez Boga. Dalej mamy świętego Cyryla Aleksandryjskiego. Biorąc to wszystko pod uwagę, myślę, że jest jasne, iż Stwórca Wszechświata dał racjonalnym stworzeniom odpowiadające im władzy wybierania i pozwolił im na podążanie za jakimikolwiek spontanicznymi pragnieniami, jakie mogliby sobie zażyczyć, idąc jakąkolwiek drogą, która wydała im się odpowiednia. Tak to pierwszy człowiek, to jest Adam, został stworzony od samego początku. I ten cytat wybrałem dla dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że wskazuje na to, że Adam był stworzony już jako dorosły, gdyż władzę używania rozumu zwykle się otrzymuje, że tak powiem, czy osiąga, osiągnąwszy 7 rok życia. Więc jeśli Adam miał tą władzę od samego początku, władzę wybierania, kierowania się rozumem i tak dalej, to by znaczyło, że od samego początku był dorosły, co również dyskwalifikuje tezę, że przez płodzenie, prawda, się powstało jego ciało. A druga taka ciekawa rzecz, to że Adam został stworzony od samego początku, wskazuje raczej na model młodoziemski, czyli że stworzenie trwało dosłownie 6 dni i od samego początku stworzenia istniał Adam. Natomiast to nie jest temat tego odcinka, to będzie w osobnym odcinku o wieku Ziemi w opinii ojców Kościoła. Natomiast mamy też drugi cytat. Po pierwsze, płeć żeńska winna jest podziękowanie płci męskiej, ponieważ Ewa zrodzona z Adama, a nie spłodzona z matki, była w pewnym sensie zrodzona z mężczyzny. Z drugiej strony Maryja spłaciła dług wdzięczności. Nie zrodziła dzięki pomocy mężczyzny, lecz sama dziewiczo, poprzez działanie Ducha Świętego i moc Bożą. Czyli mamy kolejny argument typologiczny. Idźmy dalej. Święty Bazylii Wielki. Tutaj nawet zamieściłem oryginalną łacinę, bo z tego co mi wiadomo, ten werset nie był przetłumaczony ani na polskie, ani na angielskie do tej pory. Znalazłem go z niejakim trudem, ale przeczytajmy. Wszystkie rzeczy zostały stworzone na rozkaz, lecz nie człowiek. Albowiem nie powiedziano, niechaj się stanie człowiek, jak niechaj się stanie firmament, ale widać coś więcej w człowieku niż w świetle. Stworzenie człowieka przewyższa wszystko inne. Jest bowiem powiedziane, że Bóg wziął proch ziemi i ukształtował człowieka. Uczynił go własną ręką. Anioł nie służył formując go. Ziemia nie wytworzyła człowieka spontanicznie. Bóg nie rozkazał swoim pomocniczym mocom, aby uczyniły to lub tamto, ale własną ręką dokonał dzieła po wzięciu prochu z ziemi. I dla naszych współczesnych uszu to może być szokujące, jakoby, prawda, święty Bazylii, ojciec Kościoła ze starożytnych czasów chrześcijaństwa, jak on mógł przewidzieć, że powstanie taka teoria, jak właśnie teoria ewolucji, teoria abiogenezy, która właśnie to postuluje, że człowieka wytworzyła spontanicznie Ziemia, czy na skutek jakichś spontanicznych procesów naturalnych się to nasze ciało powstało. Natomiast, choć muszę przyznać, że byłoby to niesamowite, prawda jest nieco mniej niesamowita, mianowicie święty Bazylii się odnosi do takiej teorii, która była popularna nie tylko w starożytności, ale aż po wiek oświecenia de facto. Mianowicie, że niektóre owady i jakieś tam drobne żyjątka nie rozmnażają się przez płodzenie, ani nie składają żadnych jajek, ani nic takiego, tylko wprost pojawiają się z ziemi z niczego. I to była cała taka teoria naukowa, że Ziemia jest pełna takich miniaturowych, naprawdę mikroskopijnych nasionek, które mają potencjał stać się jakimś zwierzęciem. Jakieś procesy naturalne aktywują te nasiona, które są tam zasiane pewnie od dawien dawna, od stworzenia świata czy cokolwiek, i one nagle się przemieniają, powiedzmy, w węgorze albo w małe żaby czy coś takiego. Jest też popularne przekonanie, że jeśli położy się trup wołu, to w jego ciele spontanicznie będą pojawiać się pszczoły i tak można swoje ule zapełnić na nowo, jeśli z jakiegoś powodu te pszczoły wymarły.
Więc do tego się odnosi święty Bazylii, ale no, dla nas pozostaje istotne to, że Bóg nie posłużył się ani pomocą anioła, ani żadnej pomocniczej mocy nie użył, czyli w tym też się mieści jakiś naturalny proces ewolucyjny. I dalej mamy świętego Sofroniusza I, patriarchę Jerozolimy, i to jest ciekawy taki fragment z dosyć ważnego dokumentu, to jest synodalny list do II Soboru Konstantynopolitańskiego, gdzie w bardzo ostrych słowach potępia ludzi o pewnych poglądach, przeczytajmy. Lecz nie tylko w tej sprawie ci obłąkani błądzą i zbaczają z prostej drogi. Taka bezbożność byłaby tolerowana w porównaniu z ich innymi winami. Ale także wygłaszają miriady innych stwierdzeń sprzecznych z tradycją apostołów i naszych ojców. Odrzucają posadzenie raju, nie chcą Adama ukształtowanego w ciele, sprzeciwiają się formowaniu Ewy z niego, odrzucają przemowę węża. Kipią jak demony i przynoszą miriady rzeczy z diabolicznego i bezbożnego magazynu ich serca, nie z jedną tylko obrzydliwą perwersją, ale dając swemu bliźniemu niezliczonej ilości trucizn do picia. I nieszczęśnicy, którymi są, zadają śmierć duszom ludzi, dla których Chrystus zgodził się umrzeć i przelał okup, który był jego boską krwią i złożył własne życie jako najbardziej boski dar, przekraczający wszelką wartość. No i to jest bardzo zastanawiające, do ilu również współczesnych katolików aplikują się te słowa potępienia. W każdym razie przejdźmy dalej do świętego Hieronima ze Strydonu. Ktoś mówi, że wierzy w Boga Stwórcę. Nie jest w stanie uwierzyć, jeśli najpierw nie uwierzy, że rzeczy, które są napisane o jego świętych, są prawdziwe. Że Adam został ukształtowany przez Boga. Że Ewa została ukształtowana z jego żebra i boku. Dopóki ktoś nie uwierzy w te wszystkie rzeczy i inne rzeczy, które są napisane o świętych, nie będzie w stanie uwierzyć w Boga tych świętych, ani nie zostanie doprowadzony do wiary w Stary Testament, chyba że zaakceptuje to, co historia opowiada o patriarchach i prorokach oraz innych wybitnych ludziach. Ten cytat jak dla mnie też się wyróżnia, dlatego że tutaj akceptacja tych wszystkich faktów historycznych przedstawionych w Księdze Rodzaju jest stawiana jako wymaganie do tego, żeby mieć jakąkolwiek wiarę w Boga. Czyli ewidentnie jest to bardzo istotna prawda wiary i to też pokazuje, że kiedy Pelagiusz I pisał swoje wyznanie wiary, to nie wtrącił tego powstania człowieka z ziemi bez rodziców jako coś od rzeczy wyróżniającego się spośród tych wszystkich innych doktryn, tylko to naprawdę było traktowane jako fundamentalna teza chrześcijańska, w którą trzeba uwierzyć, żeby mieć chrześcijańską wiarę, że te rzeczy pisane o patriarchach i świętych są faktycznie prawdziwe. Dalej mamy świętego Jana Chryzostoma. Co ty mówisz? Biorąc proch z ziemi, ukształtował istotę ludzką? Tak, mówię. Nie powiedział po prostu ziemia, ale proch. Coś bardziej skromnego i drobnego nawet niż ziemia, że tak powiem. Myślisz, że te słowa są niesamowite i niewiarygodne. Ale jeśli przypomnisz sobie, kto jest stwórcą w tym przypadku, nie będziesz już dłużej odmawiał wiary w to wydarzenie, ale będziesz podziwiał moc stwórcy i ugniesz przed nim kolano. Z drugiej strony, gdybyś przypadkiem zastanowił się nad tymi sprawami w świetle ograniczeń swojej mocy rozumu, prawdopodobnie wpadłbyś na tę dziwną myśl, a mianowicie, że ciało nigdy nie mogłoby powstać z ziemi, cegły lub garnka. Tak, nigdy nie mogłoby powstać takie ciało. Czy widzisz, że jeśli nie weźmiemy pod uwagę mocy Stwórcy i nie stłumimy naszego własnego rozumowania, które zdradza takie ograniczenia, nie będziemy w stanie zaakceptować wzniosłości przesłania? W końcu słowa te wymagają oczu wiary, a wypowiedziane są z tak wielką rozwagą i mając na uwadze nasze ograniczenia. No więc najwyraźniej stworzenie ciała Adama było tak niesamowite, że zwykłym rozumowaniem nie potrafimy tego ogarnąć i zaakceptować, a potrzebujemy oczu wiary i potrzebujemy względu na moc Stwórcy, żeby zaakceptować to, co się stało. No i proszę się zastanowić, czy w teorii, że ciało Adama powstało poprzez ewolucję, również potrzebujemy tego wielkiego względu na moc Stwórcy i tego ukorzenia swojego rozumu, skoro nawet, prawda, ateiści wierzą z pełną mocą, że właśnie w ten sposób powstało ludzkie ciało. Dalej mamy świętego Jana Damascyńskiego. Z ziemi uformował jego ciało i przez swoje własne tchnienie dał mu rozumną i rozumiejącą duszę, która, jak mówimy, jest boskim obrazem. Ciało i dusza zostały uformowane w tym samym czasie, a nie jedno wcześniej, a drugie później, jak chciałby tego majaczący Orygenes. Idźmy dalej i mamy tutaj świętego Augustyna. Ale mówimy do wiernych ludzi, którzy nauczyli się wierzyć natchnionym pismom, nawet jeśli nie ma żadnych porównywalnych przykładów z rzeczywistości. Bo jak mógłbym teraz udowodnić, że mężczyzna został stworzony z prochu, bez rodziców, a żona została dla niego stworzona z jego własnego boku? A jednak wiara przyjmuje to, czego oko nie może dostrzec. To też jest bardzo istotne, że w temacie powstania człowieka tak naprawdę
nauka i metoda naukowa jest bezsilna, bo jeśli uwierzymy w to, że jest to cudowny akt Boga, który wydarzył się tylko raz w historii, stworzenie ciała człowieka, no to właśnie nie mamy żadnych porównywalnych przykładów z rzeczywistości, jak na przykład by się rozwijała genetyka człowieka, jeśli by nie pochodził od zwierzęcia, tylko właśnie powstał cudownie już całkowicie uformowany. Także ciężko jest w ogóle spekulować naukowo o jakichś początkach ludzkości, o ile nie założy się, prawda, naturalizmu, że te cuda się nie mogły wydarzyć. No ale właśnie na szczęście mamy tą wiarę, która przyjmuje to, czego oko nie może dostrzec. I tutaj mam podsumowanie, to co zobaczyliśmy w tych cytatach, mianowicie, że ojcowie nauczają, że Adam i Ewa powstali bez płodzenia i nie mają przodków, co wyklucza oczywiście pochodzenie od jakichś zwierząt. Dalej mamy, że stoi za tym retoryka teologiczna, typologia i argumenty ze słuszności. To nie jest tylko jakaś naga opinia ojców, którą sobie wysnuli, powiedzmy, ze współczesnego im substratu kulturowego. Nawet był jakiś grecki filozof, który postulował, że ludzkość powstała z ryb, gdzieś o tym czytałem, więc ta teza ojców Kościoła całkowicie wynikała z ich egzegezy pisma, a nie z jakichś istniejących uprzedzeń. Dalej, nauczają, że ciało i dusza Adama powstały jednocześnie. Niektórzy potępiają tych, którzy odrzucają tę naukę, na przykład Orygenesa. I dalej, stworzenie Adama z ziemi i Ewy z jego żebra jest dla nich prawdą wiary. Dlaczego to jest istotne? Bo mamy te dwa cytaty z Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego I i również w kilku encyklikach jest o tym traktowane. Mam cały odcinek o tym, dosłowna interpretacja pisma bodajże się nazywa, że kiedy ojcowie wypowiadają się jednomyślnie i o sprawach wiary, to wtedy ich konsensus jest wiążący dla egzegety Pisma Świętego. I tutaj mam nadzieję, że no, to nie była oczywiście wyczerpująca próbka, ale proszę mi zaufać, że kiedy tylko sięgnie się do jakiegokolwiek ojca, to bardzo łatwo jest znaleźć to nauczanie właśnie o stworzeniu Adama z ziemi, Ewy z jego żebra. Także przynajmniej materialny konsensus według mnie na pewno istnieje. No i właśnie oni podkreślają też to, że jest to kwestia wiary, więc w świetle tego nauczania soborów byłaby to nauka wiążąca, konsensus patrii, co oczywiście nam pięknie harmonizuje z nauczaniem ex cathedra Pelagiusza I. Natomiast teraz chciałbym zakończyć ten filmik taką spekulacją tutaj, bo ja nie twierdzę, że wymyśliłem tą teorię, ale na pewno gdzieś tam mi ją zasugerowano na internecie i potem poświęciłem sporo myśli na nią i sobie, prawda, obmyśliłem, z jakimi teoriami naukowymi się zgadza i czy na pewno nie przekracza granic tradycji. A jest to mianowicie teoria, że o ile Adam i Ewa nie mieli właśnie przodków wśród zwierząt, to nie jest też tak, że ludzkość jako taka nie ma żadnego związku z jakimiś zwierzętami albo nawet z jakimiś małpoludami, które istniały, że tak powiem, równolegle albo wcześniej do stworzenia Adama i Ewy. Bo mogło się wydarzyć tak, załóżmy teraz model staroziemski, że był ten proces ewolucyjny trwający miliardy lat, który doprowadził do tego, że w końcu były jakieś małpoludy, załóżmy na poziomie rozwoju jakiegoś Homo habilis czy Homo erectus. Potem Bóg stworzył ogród Eden i w nim z ziemi uformował Adama i Ewę z jego boku. Zaczął się ród ludzki, który podzielił się na dwa plemiona, Setytów i Kainitów. I Kainici, jak wiemy z Pisma Świętego, byli bardzo grzeszni, bardzo rozpustni, jest to podkreślone. Więc można sobie wyobrazić, że dopuszczali się aktów zoofilii. I jeśli mielibyśmy tych małpoludów, którzy są w jakiś sposób anatomicznie kompatybilni z ludźmi na tyle, żeby mieć potomstwo z nimi, to oto mielibyśmy rozumne istoty, które musielibyśmy określić ludźmi wedle definicji człowieka, że jest to, prawda, śmiertelne zwierzę rozumne. No i potem przez kolejne pokolenia pewne jednostki z rodu Kainitów miałyby więcej albo mniej domieszki krwi tych małpoludów i potem być może albo ta domieszka stała się tak niezauważalna, że nawet ludzie z plemienia Seta jakoś się, prawda, łączyli z tymi ludźmi, którzy mieli tą krew zwierzęcą, powiedzmy w sobie, albo też można uwierzyć w taką teorię, która pochodzi z Bliskiego Wschodu bodajże, że synowie Noego wzięli na arkę żony, które pochodziły z rodu Kaina. W każdym razie w jakiś sposób ta krew tych małpoludów by się dostała do tych ośmiu ludzi, którzy przetrwali potop.
i potem rozprzestrzenili się na całą Ziemię i dlatego teraz w genomie współczesnych ludzi widzielibyśmy jakieś, prawda, połączenia z szczątkami małpoludów znajdowanych, prawda, w skałach, które liczą tam sobie rzekome setki tysięcy lat. Moglibyśmy powiedzieć, że ludzkość ma wspólnego przodka z szympansami itd., itd., a zachowalibyśmy tą doktrynę, która wydaje się być właśnie konsensusem ojców i doktryną nauczaną ex cathedra, że Adam i Ewa sami nie mieli rodziców, nie powstali przez płodzenie, tylko jeden powstał z ziemi, a druga z żebra. Także ta teoria ma bardzo wiele ciekawych implikacji. Ja nie powiem, że akceptuję ją obecnie całkowicie, raczej tak ją rozważam, jak się trzyma w ogóle ta chronologia staroziemska wtedy. W każdym razie jest to bardzo, bardzo ciekawe i też mogę uprzedzić tutaj jeden zarzut, że czy w ogóle mogłoby powstać potomstwo z unii człowieka ze zwierzęciem, i znam dwóch teologów, którzy relacjonują przypadki, że kobieta zaszła w ciąży z małpą. I jeśli ktoś chce, może się mnie spytać na Discordzie o źródła, ale to nie jest przedmiot tego odcinka. W każdym razie, nawet jeśli to nie jest prawda, to przynajmniej dla teologów nie było problemem to, że być może zaistnieć takie potomstwo. Więc proszę podzielić się w komentarzach swoimi wnioskami, swoimi opiniami. Zachęcam do kulturalnej dyskusji i w najbliższym czasie będę kontynuował tą serię, powiedzmy, o katolickich źródłach na pozycję kreacjonistyczną. Następny odcinek mam już przygotowany, mianowicie o wieku Ziemi wśród ojców Kościoła. Natomiast na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Państwu serdecznie za oglądanie i życzę miłego wieczoru. Z Bogiem.